Do skręcenia tego filmu zainspirował mnie jeden z klientów, który miał ogromny problem z aplikacją sprayem. Nie jest to odkrywanie Ameryki, ale warto myślę coś takiego mieć na kanale, zanim jakiś ekspert od przyrządzania zupy pomidorowej z ogórków kiszonych zaprezentuje swoje wypociny, czym skutecznie zniechęci każdego, kto to spróbuje. Sprawa niby prosta, ale można wpaść w pułapkę. Podam więc kilka prostych zasad i sposobów, jak ominąć rafy. No to jak, oglądacie dalej? Zacznijmy od tego, że w sprayach spotykamy dwa rodzaje dyszy. Eliptyczną, która daje mniej więcej taki strumień, który można pochylać pod dowolnym kątem, i dyszę punktową, która daje mniej więcej taki strumień. Każda z nich ma swoje zalety, dlatego ważne jest, by kumać, kiedy jak jej użyć. Dysze są zamienne, więc można w jednym sprayu użyć obu typów. Na początek określmy strefy nacisku na dysze. Będzie to przód, środek i tył. Dysza nie jest duża, ale ważne jest, w którym miejscu jest główny nacisk, i jest to jedna z najważniejszych zasad przy pracy z sprayami. Powinniśmy naciskać właśnie tak, czyli na środek dyszy. Wtedy strumień rozchodzi się prawidłowo i nic mu nie stoi na przeszkodzie w dotarciu do elementu. W przypadku dyszy eliptycznej jest to szczególnie istotne, bo strumień jest szeroki i jest niewielki margines błędu. W skrajnym przypadku, przy nacisku na przód dyszy, pojawiają się momentalnie dwa zagrożenia. Pierwsze to, że strumień zahacza o brzeg puszki, a drugie, że zahacza o wystający palec. W efekcie pojawiają się na elemencie kropki. Jest to błąd, którego często, jak mawia leniwy hydraulik, nie da się odkręcić. A nawet jeśli się da, to jest to z tym zawsze dodatkowa robota. Przyjrzyjmy się dokładnie mechanizmowi tego błędu. Kropkowanie to najczęstszy problem przy lakierowaniu sprayami i występuje również w przypadku, gdy preparat się kończy. Dlatego nie wyciskamy puszki do zera. Popatrzcie na zwolnionych obrotach. Jeśli naciśniemy na przód dyszy, strumień zostaje skierowany bardziej w dół i jednocześnie odbija się od puszki i palca. Na tych elementach się skrapla i te kropelki są zabierane przez główny strumień na element, co w przypadku lakieru bezbarwnego powoduje powstawanie takich trudnych do usunięcia glutów. Ale i w przypadku bazy może być problem z zamalowaniem takiego smarka. Zatem jeszcze raz, jeśli naciskamy na środek dyszy, wszystko jest ok. Jeśli naciskamy na tył, jest jeszcze bardziej ok. Jeśli naciskamy na przód, to jest kurewsko daleko od ok. Jak mówiłem na początku, dysza eliptyczna pozwala na regulację strumienia pod dowolnym kątem, ale mówiąc szczerze, nie widziałem jeszcze, żeby była ustawiona w innym położeniu niż pionowo lub poziomo. Ale jak ktoś ma takiego zeza, że jak płacze, to łzy mu ciekną po plecach, to może sobie ustawić na krzywo. Co ciekawe, tu nawiązujemy do rzetelności informacji z siecią. Jedyną grafikę ilustrującą położenie dysz w stosunku do rodzaju strumienia, jaką znalazłem, to ta. No jest dokładnie odwrotnie. Dysza ustawiona poziomo daje pionowy strumień, a ustawiana pionowo poziomy. Oczywiście każdy, jak psiknie, to się natychmiast zorientuje, ale mówię o tym dlatego, żeby nie wpadać w panikę, że coś nie gra. Jest odwrotnie. I tak właśnie ma być. To tylko dowodzi, że jeśli chodzi o spraye, to w sieci jest sporo nierzetelnych informacji. Ten, kto stworzył tę grafikę, na pewno nie używał dyszy eliptycznej, a od tego typu gości często pochodzą opinie, które krążą po necie. Przekręcamy w pozycję pionową i mamy to. Jak się łatwo domyślić, daje nam to dodatkowy margines bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kropkowanie. W tym ustawieniu trudno jest zahaczyć strumieniem o krawędź puszki. No oczywiście, jeśli ktoś jest takim specjalistą, że potrafi się postrzelić w potylicę z łuku, to pewnie da radę, ale normalny użytkownik będzie bezpieczny. Czy naciskamy na tył, czy na przód, nie ma kropkowania. Jednak jak wysuniemy palec i strumień zahaczy, to kropkowanie się pojawi. Za te minimum uwagi jednak trzeba odpalić lub użyć uchwytu i głowa spokojna. Żeby wyeliminować niektóre błędy, wymyślono rączki do sprayu. Nie są to narzędzia doskonałe, zatem trzeba pamiętać o ich ograniczeniach. Stosując te rączki, na pewno nie grozi nam wysunięcie palca, więc od tej strony jesteśmy bezpieczni. Dodatkowo, przy sporym zakresie naprawy pozwalają oszczędzić palec wskazujący, który potrafi się zmęczyć przy długim przyciskaniu dyszy. Te rączki są bardzo proste w budowie, więc niby nie ma czego spieprzyć na etapie produkcji, ale forma się wyrobi, sama rączka się wyrobi i już może nie być idealnie. Powinniśmy zatem zawsze przed ratyskiem spróbować na boku, czy jest ok. Może się przytrafić kropkowanie albo samoczynne odczepienie.
Zobaczmy, jak wygląda sprawa z kropkowaniem. Sprawdzamy, czy ranty są czyste i próbujemy. Zaczynamy od dyszy ustawionej poziomo, czyli strumień pionowy. Próbujemy kilka razy i jak widać kropkowania nie ma. Sprawdzamy, czy na rancie coś jest. No i jest. Jednak farby na tym było tak mało, że kropkowanie nie wystąpiło. Wycieramy puchę i lakierujemy, ustawiając puszkę poziomo. Jak widać w tym wypadku też kropkowanie nie występuje, ale puszka już na mało lakieru, więc jest lżejsza niż świeżo nabita, zatem nie ciągnie tak mocno w dół, więc dognę ją ręcznie. I sprawdzimy. No i też nie ma kropkowania, ale na rancie znowu delikatnie jest farba. To znaczy, że musisz być czujny jak pies podwójny. Teraz ustawiamy dyszę pionowo, czyli strumień będzie poziomy. I sprawdzamy, czy występuje kropkowanie. Najpierw puszka w pionie, a następnie w poziomie. Jak widać, nie ma kropkowania, a na rancie puchy nie ma również śladu farby. Wygląda na to, że w tym wariancie jesteśmy bezpieczni. Zmieniamy uchwyt. Ten posiada dodatkowo pierścień zabezpieczający, który zapobiega samoczynnemu odczepieniu. To jest skuteczne rozwiązanie. Pierścień mocujemy w następujący sposób. W uchwycie są podłużne wycięcia, a na pierścieniu są podłużne wypustki. Wkładamy jeden z tych wypustków w te wycięcie. Dociskamy i pierścień skakuje tam, gdzie trzeba. Powinien się dawać lekko obracać w bardzo małym zakresie i w takim małym zakresie się poruszamy, nie kręcimy na siłę. Ustawiamy pierścień w pozycji open i montujemy na puchę. W pozycji open daje się zdjąć. Po zamontowaniu przekręcamy minimalnie pierścień, czym blokujemy zestaw. Puszka obraca się lżej niż w poprzednim uchwycie, ale samoczynnie się nie obraca. Kręcimy puchą w różne strony i jak widać, dysza jest ciągle po środku. Trzyma się mocno i jak widać trudno nie tylko samo odczepienie, ale nawet gdy próbujemy użyć siły, to nie da się odczepić. Przekręcamy dyszę do wersji strumienia pionowego i patrzymy, jak to pracuje. Jak widać, kropkowanie się nie pojawia ani przy pracy w pionie, jak i w poziomie. Jednak na puszce jest ślad, więc coś tam lekko zahacza, co jednak nie powoduje kropkowania, ale tak jak w przypadku pierwszej wersji musimy być czujni. Żeby uchwyt odczepić, przekręcamy pierścień i po wszystkim. Pora na podsumowanie. Pewnie niektórzy powiedzą, że te uchwyty są przydatne jak cycki u byka, ale ja się z tym nie zgodzę. Używam ich praktycznie zawsze, bo pracuje się tym o wiele wygodniej niż bezpośrednio z ręki. Przy strumieniu poziomym lub dyszy punktowej nie ma najmniejszego problemu, a przy strumieniu pionowym trzeba po prostu być uważnym. Nie są to narzędzia doskonałe, ale jakie takimi są? Sami powiedzcie. Jeśli tylko pamiętamy o ich ograniczeniach, nie powinno być żadnych problemów. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę, jeśli się podobało. Warto również zasubskrybować kanał. Wystarczy tylko kliknąć w logo w dolnym prawym rogu i dodać powiadomienia do subskrypcji. Wtedy o każdej nowości dowiecie się natychmiast, bez przeszukiwania YouTube'a.